A teraz trafiłem do miejsca, które powinno się spodobać każdemu entuzjaście II wojny światowej. Cześć Wam wszystkim, z tej strony Urban i witam Was chyba w najbardziej pokręconym miejscu, jakim kiedykolwiek byłem. Witam Was na przylądku Dungeness. Dungeness, czyli jedyna brytyjska pustynia. Nie taka typowa, jak pewnie sobie wyobrażacie, piaszczysta, tylko pustynia pełna kamieni. Dwie latarnie morskie i dwie wielkie elektrownie atomowe. Jedna działa, druga nie działa. Pod latarnię i pod elektrownię podjedziemy za chwilę, a teraz rozejrzymy się, co tutaj się świeci na tej pustyni. Takie wydmy bardziej bym powiedział niż pustynia. Jest trochę wietrznie. Podejdziemy sobie zobaczyć także łódeczki, te opuszczone. A po drugiej stronie ulicy, tam znajdują się w ogóle fajne domki. Większość z nich jest przerobiona ze starych wagonów kolejowych na takie fajne apartamenty, które są wynajmowane. Można sobie właśnie wynająć przez Airbnb albo booking.com. A przed nami jest morze i kanał La Manche. Tak wygląda jedna z opuszczonych łodzi. Powiem Wam tak, robi się szarawo. I klimat jak w Toru. Tam dalej stoją już nowe łódki, które regularnie wypływają morze łowić ryby. Tutaj można zjeść naprawdę dobre i świeże ryby. Bardzo polecają kraby z Dungeness. Coś potem się wymyśli. Pójdziemy tam właśnie w pobliżu tych latarni, bo tam jest jakby centrum takiej tej wioski, tego nowego Dungeness, tego co jeszcze zostało. Tam jest właśnie jakiś pub, jakiś taka smażalnia ryb. O, tutaj jeszcze jakiś silnik. Pierwszy raz w tym roku jestem nad morzem w UK. Nie jest takie też najpiękniejsze morze turkusowe. Meksyk na pewno to nie jest. Ale jest spoko. Ale to coś, co ciężko nazwać jest plażą. Nawet w taką pogodę to miejsce jest warte, żeby tutaj przyjechać i poczuć ten klimat. A to dopiero początek. Jeszcze przed nami sporo miejscówek do zobaczenia. Tam w oddali widać klify w Dover. Francja powinna być gdzieś tam, ale nie widać. To jest słaba widoczność. Chodzi dalej ojciec i ma drugi kocek do rozłożenia. A przed nami mini osada rybacka. To stąd zapewne właśnie wypływają sobie rybacy łowić ryby w kanale La Manche. Bardzo fajnie, że jeszcze w Europie, w zachodniej Europie, w takim cywilizowanym kraju jak Anglia, łowi się ryby takimi tradycyjnymi metodami, właśnie na drewnianych łódkach bądźże w takich śmiesznych małych kutrach rybackich. Fajnie, że tradycje są zachowywane. Ta wioska to jest wioska rybacka z taką bardzo dobrą tradycją. Ma to miejsce coś w sobie, naprawdę.
ale czy chciałbym tu mieszkać? Nie no, fajnie, fajnie jest tutaj przyjechać na jeden dzień. Pokażę wam później, jak fajnie zrobione są te hoteliki. Oprócz starych, porozrzucanych sieci, jakichś maszyn napędzających, mamy tory. Tory, które kiedyś służyły do transportowania ryb. O, z wody tam do głównej drogi. To jest właśnie jeden z domów, w sumie najfajniejszy, jaki udało mi się znaleźć, który można właśnie wynająć sobie, przyjeżdżając tutaj do Dungeness z ekipą. Ten jest chyba na 10 albo 12 osób. Jest ktoś tam w środku? Chyba nie ma. Tutaj na przykład jest dom rybaka, ten taki brązowy z tyłu. A tu taki widok macie z living roomu na elektrownię atomową i dwie latarnie. Jedna z elektrowni jest już nieczynna, ale można ją zwiedzać, tyle że jest taki problem, że są święta, jest niedziela i zwiedzanie takiej elektrowni, sprawdzałem, trzeba załatwić na kilka tygodni wcześniej, więc niestety elektrowni nie zwiedzimy dzisiaj. Zwiedzimy za to latarnię. Pojedziemy do latarni, o ile zdążymy, ale taki jest plan. No co, a drugi reaktor cały czas działa i będzie tak sobie pracował do 2028 roku, bo tego roku firma EDF przedłużyła umowę właśnie na produkcję energii atomowej. Co mi się jeszcze udało wyczytać, niektóre z tych domków, niekoniecznie akurat ten, ale inne domki, które są tutaj w okolicach elektrowni, są pokryte na wypadek jakiejś awarii i promieniowania jakąś specjalną płachtą czy czymś, nie wiem, nie znam się na tym. Ciekawe, jak niektórzy ludzie muszą być napromieniowani, ci, którzy tutaj żyją. No jednak kurde, to jest elektrownia atomowa i nie wierzę, że tak w 100% jest zdrowo tutaj żyć. No ale jak powiedziałem wcześniej, dużo ludzi się przyzwyczaiło do tego miejsca. Tam jest morze, tam łowią ryby, potem te ryby przyjeżdżają tutaj i są czyszczone. Z czyszczarni trafiają do sklepu, gdzie normalnie można sobie przyjechać i kupić. A na końcu trafiają do takiej budy, gdzie robią kanapki ze świeżą rybą. Podają także ponoć zajebistego kraba, ale dzisiaj akurat go nie mają. Spróbujemy zwykłej buły z rybą i z jakimś ketchupem cytrynowym. Jak wygląda ta buła? No tak. Nie, mogli chociaż lepszą bułkę dać. Jesteśmy na samej górze latarni Dungeness, starej latarni, bo tam jest nowa, niemiłosiernie wieje wiatr. Jesteśmy 40 metrów nad ziemią, 40 coś tam dokładnie, na 20 mil widać horyzont, Francji niestety nie widać. W dole widać wszystkie fajne domki, a za nami elektrownia atomowa. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Patrzcie, w jak bliskie odległości są niektóre z gospodarstw. Naprawdę bardzo blisko. W tamtą stronę jest rezerwat przyrody, Dungeness. Tak samo się nazywa, jak ten cały przylądek. A w dole jest stacja kolejki bardzo charakterystycznej.
wręcz bym powiedział nawet unikatowej, bo parowej. Jak zejdziemy na dół, to no zobaczymy, dokąd ta kolejka dojeżdża, albo skąd można tą kolejką przyjechać. Tam kolejny fajny, nietypowy dom. Tutaj jest takie dziwne prawo, że nie można... O, tutaj może się tu schowam. Tutaj panuje takie dziwne prawo, że nie można budować nowych budynków, więc... Czy nowe budynki można budować, ale na istniejących już fundamentach starszych budowli, więc tak mi się wydaje, że tamten dom był kiedyś jakąś taką małą budą rybacką. Chcieli zrobić teraz większy apartament, więc no nie mogli iść wszerz, musieli iść jakby wzwyż. 4 kuciaki za wejście, spoko. Troszkę treningu dla nóg. 40 metrów nie jest tak źle. A teraz idziemy na stację. Stację, z której odjeżdża taka wąskotorowa kolejka parowa. Jestem sam ciekawy, do jakiej stacji dojeżdża i przyjeżdża. Właśnie przyjechał pociąg. Wygląda trochę jak kolejka dla dla takich starych ludzi w sanatorium, ale jak nie przyjechaliście samochodem, to nie ma innej możliwości, żeby tutaj dotrzeć. Trzeba właśnie wziąć taką wąskotorową kolejkę albo z Romney, albo z Hyde. Jednak najlepiej i tak jest tutaj przyjechać sobie samochodem. Bo jest dużo fajnych rzeczy do zobaczenia, a teren jest naprawdę taki, no, spory. Kolejny fajny dom, raczej hotelik, Dungeness. Tam ktoś chyba mieszka, może to jest faktycznie nawet zwykły dom. Dungeness było inspiracją dla wielu artystów. Dungeness swój teledysk kręcił zespół Prodigy. Dungeness zostało także zrobione zdjęcie na pewną okładkę albumu Pink Floyd. Było to zdjęcie tańczącej pary na tle bardzo charakterystycznego domu. Ja postaram się ten dom gdzieś tutaj odnaleźć. Ich jest sporo, ale będziemy jechać główną drogą i ten dom może uda mi się wypatrzeć, a jak uda mi się go wypatrzeć, to wam pokażę, o jaką okładkę dokładnie mi chodziło. Więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Długo nie było trzeba szukać. To jest ten dom z okładki Pink Floyd. A Collection of Great Dance Songs. Teraz troszeczkę ten dom się różni od tego, co można zobaczyć na zdjęciu. No, tamto zdjęcie było wykonane w latach 80. W momencie, jak zdjęcie było wykonywane, dom był pusty, był opuszczony. Teraz też jest opuszczony. Ale widać, że troszeczkę się zmieniło, trochę inaczej tutaj okna są powstawiane, coś tam pozmieniali w nim. Ale proszę, bardzo szybko udało mi się namierzyć tą chatę. Zresztą, no co, znajduje się przy głównej drodze. A tutaj idą tory, którymi śmiga ta kolejka wąskotorowa. Może właśnie pomysłodawcy tej okładki jechali tą kolejką i wypatrzyli coś takiego na uboczu, opuszczone. Spoko. Lubię takie miejscóweczki. O. Tam jeszcze szklarnia, co tutaj? Jakaś buda, kosiarka. Wygląda, jakby nikogo tutaj nie było. Więc chyba jest opuszczony. Chcecie zobaczyć, w jakim stylu wypoczywają Anglicy na wakacjach? Wypoczywają w takich wagonach. Wygląda to jak wagony. To są domki letniskowe dla Brytyjczyków.
wierzcie mi, przyjeżdżają ludzie z północy Anglii sobie nad morze na wakacje i 2 tygodnie siedzą w czymś takim. Na zewnątrz robią grille. Jest tam jeden osiedlowy, lokalny sklep. Jest jakiś mini golf. Może i też, nie wiem, niektórych tutaj mieszkają normalni ludzie. Idziemy teraz w jedno miejsce, za tym osiedlem. I tam schowane są takie lustra wodne, które służyły w latach 40. podczas II wojny światowej. Służyły one do nasłuchu samolotów. Korty tenisowe. Ponownie korty tenisowe. No, w Polsce jeździ się nad jeziorka, też takie, nad takie domki. To chyba są takie domki w wydaniu brytyjskim. A teraz trafiłem do miejsca, które powinno się spodobać każdemu entuzjaście II wojny światowej. Trafiliśmy do starej, opuszczonej już bazy RAF-u, w której do dnia dzisiejszego znajdują się takie 3 lustra, a raczej radary. Radary z II wojny światowej, a raczej zbudowane przed II wojną światową, na wypadek II wojny światowej, no i swoją funkcję pełniły dobrze. Tam w środku siedział operator, który nasłuchiwał nadlatujące samoloty nieprzyjaciela, zapewne Niemców. A tamten długi, co widzicie, to także oczywiście radar. On był jeszcze ponoć naładowany różnymi antenami i innymi takimi przyrządami. I taki, jeszcze jeden tylko, oryginalny, jest na Malcie. A cały teren otoczony jest wodą. Wojsko specjalnie wybrało ten teren, aby tutaj umieścić te radary, ponieważ panuje tutaj naprawdę cisza. Ja chyba wolałbym jednak z dala od ludzi mieć swój weekendowy domek. Co prawda może stąd jest niedaleko, ale nie no, chyba bym wolał już domek w lesie mieć niż coś takiego. Na takie opcje decydują się chyba tylko starzy Brytyjczycy. Bardzo dużo brytyjskich flag powiewa tu. Może akurat nie w tej wiosce, ale tam dalej były one zauważalne. A te domki to są domki na kółkach, mobilne. Czyli jakby musieli się stąd wynosić, przyjeżdża jakaś ciężarówka i taką budę chapie. O, tutaj będzie widać chyba koła. Znajdujemy się teraz na plaży w miejscowości Little Stone. Tam znajduje się przylądek Dungeness, a na plaży w Little Stone stare rybackie łodzie i takie fajne, kolorowe domki. Wiecie, co jest w tych domkach? W tych domkach przeważnie lokalni mieszkańcy mają takie plażowe zestawy. Jak są ciepłe dni, to sobie tutaj przychodzą, otwierają to, wyciągają krzesełka, siadają, nie wiem, robią grilla. Niektóre z nich to mogą być jakieś też sklepiki. Zapewne też niektóre należą do rybaków. Bo chyba jeszcze wygląda mi tak, jakby stąd tutaj cały czas łodzie rybackie wypływały. Chyba tak, wypływają. Fajne, ciekawe miejsce. Robi się powoli ciemno, stąd już widać klify, które idą w kierunku Dover. Stąd się z wami pożegnam. Dziękuję wam za ten odcinek. Zapraszam do następnych odcinków, które już będą z Polski.
I co? Zapraszam także do subskrypcji. Zapraszam na Facebook, Instagram Urban w Londynie. I widzimy się następnym razem. Cześć!